to już bez czystego konta, ale chyba możesz być zadowolony z dzisiejszego występu. No, najważniejsze są 3 punkty. Szkoda, że gdzieś tam nie udało się zagrać na 0, bo to też jest dla mnie ważne, dla zespołu, ale najważniejsze, że jest happy end, że te 3 punkty są i nic się więcej nie liczy. Powiedz o tej sytuacji z Furmanem. Strzał z daleka, ale bardzo mocny i bardzo precyzyjny. Chyba było trudno to obronić, co? No, mnie też, szczerze powiem, zaskoczył. Nie spodziewałem się tak precyzyjnego uderzenia, ale gdzieś tam... Nie pamiętam, dlaczego ja tam tak poszedłem na maksa. Taki instynkt, że gdzieś tam na tą piłkę w dobrym timingu udało się wyjść, obronić. Super, super, że się udało. Interwencja sezonu w twoim wykonaniu do tej pory? Nie wiem, muszę zobaczyć, ale no, gdzieś jak takie głosy dochodzą, także może rzeczywiście tak być. Myślę, że ważne dla was to, że w końcu wygraliście, bo mieliście tak pasę bez zwycięstwa. No właśnie, mimo tego, co się dzieje wokół, gdzieś tam nie wiadomo jak będzie, punkty są ważne dla nas i chcemy do końca walczyć. Takie głosy, że nie jesteście drużyną, ale jesteście rodziną, co zresztą widać też pod radości, jaka zapanowała w zespole po tej wygranej. No dokładnie, widać, że zeszło to z nas, że dawno nie wygraliśmy, że potrzebowaliśmy tego takiego momentu właśnie, żeby się trochę pocieszyć. Tak jak pan powiedział, nie jesteśmy zespołem, jesteśmy rodziną i to pokazujemy na treningach i w szatni i na boisku, na meczach. A w jakiej sytuacji was została ta wczorajsza informacja o tym, że fiasko rozmów na temat przejęcia klubu? Gdzieś tam dochodziły pojedyncze słuchy, ktoś gdzieś coś przeczytał, kto gdzieś drugi, gdzieś pogadaliśmy o tym, później trenerzy nam o tym powiedzieli i gdzieś tam to wszystko się rozniosło. Podobno nadzieja się jeszcze tli. No tli się nadzieja, dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu jakiegoś, czy na plus, czy na minus, to trzeba wierzyć.